Czym jest u Was to coś właśnie? Tak jak mamy nasze hasło, Biuro Ciekawszych Podróży, ponieważ my żyjemy w tych krajach, mamy mnóstwo bardzo lokalnych partnerów, naszych przewodnicy są naszymi przyjaciółmi, jesteśmy w stanie zaoferować doznania, które żadne inne biuro nie jest w stanie odkryć, ponieważ to nasi przyjaciele nasze są wprowadzani do swoich domów, gdzie spędzamy razem kolacje czy lunche razem z naszymi turystami, a jesteśmy w stanie odkryć bardzo nietypowe miejsca, czy przez też lokalne znajomości do tych nietypowych miejsc się dostać. I wszystkie wyjazdy są nasze autorskie, sprawdzone i mamy już rzesze zadowolonych klientów, którzy z nami odkryli Azję i się w niej również zakochali. Panie Łukaszu, a dlaczego właśnie te kraje? Dlatego, że tam mieszkamy. Ja sam mieszkam w Wietnamie, jesteśmy czterema przyjaciółmi, którzy poznali się w Wietnamie, obecnie mieszka jeden w Dubaju, trzech w Wietnamie i postanowiliśmy pokazać Polakom to, dlaczego my tam mieszkamy, dlaczego my się w tych krajach zatrzymaliśmy i co nas w tych krajach zachwyciło. Dlatego nasze wyjazdy są skoncentrowane na tym, żeby oprócz atrakcji turystycznych pokazać także lokalny klimat, kulturę, kuchnię tych państw. Mamy osoby w Tajlandii już obecnie, w Indonezji, polską obsługę i niedługo już też na Filipinach. Czyli generalnie, żeby zakupić u Państwa wycieczkę, to trzeba zamówić ją online, czy gdzieś stacjonarnie macie biuro w Warszawie? Nie, w Polsce nas nie ma. Trzeba się z nami skontaktować przez stronę internetową, bądź nasz portal na Facebooku, bądź adres mailowy i my wtedy w kontakcie mailowym bądź telefonicznym przygotowujemy całą ofertę. Czy te wycieczki są indywidualne, grupowe? Czy to jest klient tylko biznesowy? Czy takiego przeciętnie zarabiającego Polaka też stać na taką wycieczkę? Bądź Europejczyka? Jak najbardziej też przeciętnie zarabiającego Polaka stać na takie wycieczki. W tym momencie startujemy z programem zbieranych wycieczek, czy takich małych grup 10 do 14 osób, które chcemy właśnie też zabrać na wyprawy. Na razie przez Wietnam, niedługo też otworzymy takie terminy w Indonezji oraz na Filipinach. Oraz oczywiście jest to także oferta dla małych rodzin, 2-, 4-, 6 osób czy grupy znajomych, którzy chcą na taki wyjazd szyty na miarę z nami się wybrać. Szyty na miarę, świetnie to się nazywa. A jak to cenowo wygląda? Ceny zawsze ustalamy indywidualnie, dlatego jest to bardzo zawsze trudna odpowiedź. Natomiast możemy powiedzieć, że gdzieś koszt, ponieważ my nie organizujemy lotów z Polski do Azji, w kosztach gdzieś około od 1400 dolarów w górę. Całkowity program, w którym my nie stosujemy żadnych kruczków prawnych. Ta cena zawiera wszystko. Hotele, transfery, wyżywienie, przewodników i też polską. Dokładnie, taki all inclusive w Azji. No dobrze, a gdybym ja sobie przyszła jako taka zwykła klientka i powiedziała, wie pan co, no chcę za 2 tygodnie polecieć do Azji, to co mógłby mi pan tak na szybko zaproponować i tak i cenowo, i ogólnie całość wycieczki? Jakby pan mógł mi na teraz przygotować, da pan radę? Jak najbardziej. Zaproponowałbym 2-tygodniowy wyjazd do Wietnamu. W grudniu zbieramy pierwszą taką grupę. Jest to wyjazd przez cały Wietnam, od Saigonu przez centralny Hue Hoi An aż do północnego Hanoi. Koszt tego jest około 1500-1600 dolarów od osoby. Będzie to mała 10-osobowa grupa z polskim przewodnictwem, z przewodnictwem mojego wspólnika Adriana, który w Azji Południowo-Wschodniej, w Wietnamie już jest 8 lat i pracował dla wietnamskiej telewizji, prowadząc programy o Wietnamie dla Wietnamczyków. On mówi płynnie po wietnamsku. Także jest to dosyć unikatowe, ponieważ jest to jeden, myślę, z niewielu Polaków, którzy zrobili karierę w takiej, powiedzmy, wietnamskiej jedynce. I wyjazd jest z nim bardzo unikalny, mnóstwo niespodzianek, których my nie podajemy w programach, bo tak naprawdę te największe smaczki mamy poukrywane, żeby zaskoczyć na miejscu.